Cześć, z tej strony Tomek. Dzisiaj zapraszam Was na spacer słynną Aleją Gwiazd w Międzyzdrojach. Postanowiłem nagrać maksymalnie kompletny filmik, na którym możecie zobaczyć wszystkie dłonie znanych osób w Polsce, które zostały odciśnięte na Alei do tego czasu. Zapraszam Was także do subskrybowania mojego kanału. Możecie to zrobić klikając mały czerwony przycisk znajdujący się w prawym dolnym rogu tego nagrania. Każda subskrypcja jest dla mnie bardzo ważna i stanowi sygnał, że to co robię się Wam podoba. Aleja Gwiazd w Międzyzdrojach powstała w 1996 roku. Od tego czasu podczas Festiwalu Gwiazd znane osobistości polskiej sceny kulturalnej były zapraszane do odciśnięcia swoich dłoń na pamiątkowych płytach, które zostały następnie osadzone w chodniku. Jako pierwsi w 1996 roku swoje dłonie odcisnęli Janusz Gajos, Krystyna Janda, Krzysztof Kieślowski, Maja Komorowska, Bogusław Linda, Daniel Olbrychski, Janusz Olejniczak, Krzysztof Piesiewicz, Zbigniew Preisner, Beata Tyszkiewicz oraz Zbigniew Zamachowski. Od początku istnienia Alei Gwiazd swoje dłonie odcisnęło na niej około 200 znanych osób. Aleja Gwiazd w roku 2019 przeszła totalną metamorfozę. Została poszerzona, wymienione zostało oświetlenie oraz przeprojektowano tereny zielone. Dzięki temu powstało przy okazji także więcej miejsc na kolejne odciski dłoni. Ostatni raz Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach odbył się w roku 2019. W roku 2020-2021 niestety festiwal został odwołany ze względu na panującą pandemię. Poza odciskami dłoni na Alei Gwiazd znajdują się także mniejsze i większe pomniki, które upamiętniają osoby szczególnie zasłużone. Pokażę je Wam na końcu tego filmiku. Najpierw jednak zobaczmy wszystkie odciski dłoni. Każde ujęcie trwa tylko kilka sekund. Zrobiłem to specjalnie, po to, aby filmik nie trwał zbyt długo, ponieważ pojedynczych ujęć to jest mnóstwo. Uznałem, że każdy może przecież zapauzować filmik w dowolnym momencie i przyjrzeć się na przykład, jaki odcisk dłoni ma jego idol, albo aby rozszyfrować nazwisko danej osoby, co czasem wcale łatwe takie nie jest. Zwróćcie również uwagę na różne style odciskania dłoni. Na przykład znajdują się tutaj dwie tabliczki, gdzie odciśnięto obie dłonie. Jesteście w stanie je znaleźć? Dajcie znać w komentarzu, kto odcisnął obie dłonie na Alei Gwiazd w Międzyzdrojach. Z kolei na innej tabliczce, poza odciskiem dłoni znanej osoby, znajduje się na niej także odcisk łapki jej pupila z podpisanym imieniem Jack. Na tą chwilę wystarczy mojej narracji. Pewnie wiele osób w tym momencie dotknęło z ulgą. Zapraszam do oglądania pozostałych odcisków dłoni. Powrócę do Was jeszcze za chwilkę podczas pokazywania dodatkowych pomników, które znajdują się na Alei Gwiazd i w jej okolicy. A na razie wyłączam mikrofon.
teraz przechodzimy do pamiątkowych pomników z nazwiskami twórców, którzy zostali w ten sposób wyróżnieni. Do tego grona należą m.in. Jerzy Hoffman, Jeremi Przybora, Stanisław Bareja, Krzysztof Kieślowski, Zbigniew Preisner, Krzysztof Piesiewicz, Wojciech Kilar, Krzysztof Zanussi, Andrzej Wajda, Gustaw Holubek, Tadeusz Konwicki, Andrzej Łapicki i Janusz Morgenstern. W okolicy Alei Gwiazd postawiono także duże pomniki. Znajduje się tutaj m.in. ławeczka, na której siedzi Gustaw Holubek, z wolnym miejscem obok, dzięki czemu możemy się do niego dosiąść. Można także zrobić sobie zdjęcie ze stojącym z trąbką Janem Machulskim, usiąść na ławeczce z Ireną Jarocką oraz przysiąść się do stolika, przy którym siedzi Krzysztof Kolberger. To już koniec naszej wizyty na Alei Gwiazd w Międzyzdrojach. Dajcie znać w komentarzu, jak podoba Wam się to miejsce. Zapraszam także standardowo do subskrybowania mojego kanału i pozostawienia łapki w górę. Pozdrawiam, cześć!